Słyszałem, że poznał pan profesor kiedyś brata cesarza. Idzie mały jakiś człowieczek, który niesie pod pachami dwa rzutniki. Już po chodzie rozpoznałem, to był brat cesarza. Odkrycia w Teleatrypcie, w tym wielkim śmietnisku, odkryliśmy tam nienaruszone warstwy archeologiczne z okresu ptolemejskiego. Dlatego uważam, że nasze odkrycia w Teleatrypie z punktu widzenia naukowego były najważniejsze spośród wszystkich moich odkryć dokonanych w Egipcie. Tego rodzaju dokładności nie mieliśmy nigdy, nikt na żadnych wykopaliskach w Egipcie od tego czasu. Człowiek, który odkrywa coś i nie publikuje tego, jest przestępcą. Uważam, że takich powinno się pchać do więzienia. Samo pojęcie Atlantydy to nie ma wiele wspólnego z Atlantykiem, tylko po prostu z miejscem, gdzie nastąpiło coś bardzo ważnego, na przykład wybuch wulkanu. No i dzisiaj badania na wyspie Tera w Grecji poświadczają, że rzeczywiście był tam jakiś świat, który mógł zapaść się pod ziemią. Panie profesorze, co my w tradycji chrześcijańskiej zapożyczyliśmy z kultur starożytnych, w tym z starożytnego Egiptu? Wszystko. Ta pseudopornografia egipska pokazuje, że Egipcjanie zupełnie nie byli pruderyjni. Widziałem ją jakiś krótko przed śmiercią, w momencie, kiedy już nie mówiła, tylko patrzyła, komunikowała się wzrokiem. Dosłownie łzy mi poleciały na ten widok. Ona tak wtedy zatrzymała wzrok na mnie, aby chciała powiedzieć, no nie potrzeba aż tyle. Witam Państwa serdecznie, a dzisiaj wyjątkowy gość, drugi raz na naszym kanale, profesor Karol Myśliwiec, jeden z najwybitniejszych, dla wielu najwybitniejszy polski archeolog, egiptolog. I o starożytnym Egipcie, i o technologiach przeszłości, ale też o człowieku będzie ta rozmowa. Panie profesorze, dzień dobry i dziękuję, że przyjął pan zaproszenie. Cała przyjemność po mojej stronie. Słyszałem, że poznał pan profesor kiedyś brata cesarza. Tak, mówiłby pan o cesarzu Japonii. O cesarzu Japonii. To było niespodziewane. Zresztą ten brat cesarza był już niezwykłą postacią, a mianowicie interesował się historią i był przewodniczącym Japońskiego Stowarzyszenia Orientalistów. W związku z czym często bywał w Egipcie i znałem go już stamtąd. Kiedy w 1983 roku przyjechałem, notabene przez Syberię pociągiem, przyjechałem do Japonii na kongres orientalistyczny, okazało się, że właśnie brat cesarza, czyli książę Mikasa, jest przewodniczącym jednej z sekcji poświęconej monarchiom starożytnym, a mój referat mieścił się akurat tematycznie w tej grupie i miałem zaszczyt być wprowadzonym przez mojego dawnego znajomego, czyli brata cesarza Japonii, ale najlepsze było wejście, przygotowanie do tego referatu. Referat był pierwszy po przerwie obiadowej. Przed przerwą asystentka brata cesarza zapytała mnie, czy jest mi potrzebny rzutnik. Powiedziałem, że nie tylko jeden rzutnik, ale dwa, ponieważ w tamtych czasach była taka moda, że jeżeli tylko temat zahaczał o historię sztuki, to puszczało się jednocześnie zdjęcia tego samego obiektu z różnych stron. No więc tak, pani Tottori, tak się nazywała, kiwnęła głową, powiedziała, że dobrze, przyniosą dwa rzutniki i ja przyszedłem po przerwie obiadowej, tak mniej więcej pół godziny wcześniej, żeby zobaczyć, jak ta cała aparatura działa. I co ja widzę? Przede mną idzie mały jakiś człowieczek, który niesie pod pachami dwa rzutniki. Już po chodzie rozpoznałem, to był brat cesarza. I jakoś zupełnie jego godności nie uwłaczało to, że niósł aparaturę dla przybysza z Europy. Przygotowywanie dla Was tych rozmów to podróże. Teraz jesteśmy w centrum Stanów Zjednoczonych w Arizonie, w Golden Valley, na słynnej Route 66. I z tego miejsca chciałem podziękować firmie Connecti, stałemu partnerowi naszego kanału, dzięki której te podróże są możliwe i możemy docierać do naukowców, żeby w takiej pięknej perspektywie pokazywać Wam, jak zmieniają świat swoją wiedzą i swoją nauką. Firma Connectis zajmuje się outsourcingiem usług IT, tworzeniem zespołów IT. Słyszałem też o Pana potyczkach z bankiem egipskim, związanych z
pana badaniami archeologicznymi. Co to były za potyczki? Nie, proszę pana, to było w Tel Atrib, miejscowości, gdzie profesor Kazimierz Michałowski prowadził swoje pierwsze po II wojnie światowej wykopaliska w Egipcie. Wykopaliska te przejęła następnie pani Barbara Ruszczyc, córka jednego z najwybitniejszych polskich malarzy, a jednocześnie pani kurator działu sztuki starożytnej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Po latach przerwy spowodowanych konfliktem wojennym między Izraelem i Egiptem, jednak sytuacja poprawiła się na tyle, że można było kontynuować te wykopaliska jako wykopaliska ratunkowe. I wtedy profesor Michałowski już nie żył. Dyrektor naszego centrum, profesor Daszewski, zdecydował, że postawi tam nowego człowieka jako kierownika tych wykopalisk, bo mogą być trudności różnego rodzaju. No, ja powiem szczerze, że nie bardzo chciałem przyjąć tę propozycję, bo po pierwsze pani doktor Barbara Ruszczyc kierowała tymi wykopaliskami od dawna, znała doskonale całą lokalną hierarchię archeologów, a także miejscowego biskupa. Biskupa kościoła koptyjskiego, a więc chrześcijanina, który odgrywał tam wtedy jednak pewną rolę. Ale wreszcie dałem się namówić, jak usłyszałem, że bank, właśnie bardzo właściciel tego terenu, bardzo sobie bezczelnie poczyna i nie chce tam widzieć archeologów. Prawdopodobnie miałem być tym taranem, który potrafi przeciwstawić się bankowi. Pojechaliśmy z całym zespołem. Oryginalną cechą tej grupy było to, że był w niej również geofizyk, właściwie archeolog i geofizyk, pan Tomasz Herbich. I zamierzaliśmy po raz pierwszy na polskich wykopaliskach w Egipcie zastosować metodę geofizyczną, survey geofizyczny, żeby ustalić, gdzie właściwie warto na tym terenie kopać. No i niestety przyjechaliśmy i zastaliśmy teren całkowicie zastawiony różnymi rupieciami. Stare stoły, krzesła, CDS-y ze śladami użycia i tak dalej. Wszystko to, co bank mógł wyrzucić ze swoich wcześniejszych pomieszczeń i gdzie miałyby się odbywać ewentualnie te wykopaliska. Spotkałem się z dyrektorem banku, który zaczął od poczęstowania mnie kawą, jak zwykle w Egipcie, kiedy ma się jakiś interes, to najpierw jest kawa albo herbata. I dyrektor, kierownik banku powiedział mi, że no niestety oni już rozpoczęli tutaj pracę, sprzedali teren, przygotowują się do budowy budynku mieszkalnych. Zresztą dwa budynki już stanęły wcześniej w bezpośrednim sąsiedztwie i nic nie mogą zmienić. W Egipcie wszelkie pertraktacje muszą być kontynuowane z dużym uporem i tak to się stało też z moimi rozmowami z kierownikiem banku. Przez cały miesiąc jeden, zamiast prowadzić wykopaliska, chodziłem do banku i rozmawialiśmy na temat możliwości i poniekąd musiałem się zaprzyjaźnić nawet z dyrektorem, który w końcu powiedział: dobrze, odsłonimy wam to miejsce, usuniemy sprzęt z kilku miejsc, ale pan musi w zamian dać mi obietnicę, że tam nie zostanie nic znalezione. Nic, co miałoby jakąkolwiek wartość archeologiczną. Powiedziałem, że oczywiście absolutnie niczego tam nie odkryjemy i rozpoczęliśmy wykopaliska. W kilku miejscach zostały pousuwane te stare sprzęty i zrobiliśmy survey geofizyczny, a następnie takie wstępne wykopaliska w miejsce, gdzie ten survey wykazywał ogromne zróżnicowanie wnętrza ziemi, czyli było świadectwo, że tam coś jest. I cóż się okazało? Że w jednym tylko miejscu nie mogliśmy zrobić surveyu, dlatego że był to teren zupełnie jak kwadrat, zupełnie wyłączony z całego tego miejsca, o zupełnie innym charakterze. A kiedy zrobiliśmy tam małe wykopalisko, okazało się, że jednak na głębokości około 60 cm pod powierzchnią ziemi jest warstwa archeologiczna, czysta warstwa archeologiczna z czasów ptolemejskich, a więc z początków III wieku przed naszą erą. I w tej warstwie
warsztat rzeźbiarza, warsztat starożytnego rzeźbiarza, który produkował figurki wotywne z marmuru, a więc materiału importowanego gdzieś z Europy, prawdopodobnie z którejś z wysp, i do użytku lokalnego. Już samo to odkrycie bardzo nam wiele powiedziało o tym miejscu, że miejsce było po pierwsze zamieszkane, po drugie pracowali tam, były warsztaty różnych artystów czy rzemieślników. I pracowali tam nie tylko Egipcjanie, ale i Grecy, którzy przyszli tutaj wraz z armią Aleksandra Wielkiego. Więc bardzo niewielkie wydawałoby się odkrycie, a mówiące bardzo duże o miejscu znalezienia. No, od tego momentu rozmowy z dyrektorem banku wyglądały już zupełnie inaczej. Wtedy zapytałem go, czy możemy liczyć na to, że za rok misja wróci i będzie kontynuowała kopaliska, ale tylko jeden raz, tylko w jednym roku, powiedział dyrektor banku. Nawet wróciliśmy po roku i okazało się, że troszkę poszerzając nieco wykop, natknęliśmy się na miasto, dosyć dobrze zachowaną kanalizację miasta z kolei z okresu rzymskiego, a więc jeszcze później. A więc dowód, że tam poczynając od czasów Aleksandra Wielkiego, aż po czasy rzymskie, a nawet po Egipt bizantyński, teren ten był zamieszkiwany. No, coraz większy problem dla dyrektora banku, a coraz większa radość dla egipskiej służby starożytności, która w ten sposób dostała argumenty, żeby ubiegać się o kontynuację tych badań. I tak przez 3 lata, rok po roku, obiecywaliśmy dyrektorowi, że już tam więcej, że to będzie już ostatnia kampania, i już odkrywaliśmy coraz ciekawsze rzeczy, które wreszcie doprowadziły do tego, że dyrektor banku się ujął i pozwolono nam kontynuować pracę na tym terenie. Kiedy mnie dzisiaj zapytują koledzy czy dziennikarze o tym, które z moich odkryć uważam za najważniejsze, mówię, że z punktu widzenia naukowego odkrycia w Tel Atrib, czyli w tym wielkim śmietnisku wyłączonym z archeologii przez bank, te odkrycia z punktu widzenia naukowego były ciekawsze. Dlaczego? Dlatego, że odkryliśmy tam nienaruszone warstwy archeologiczne z okresu ptolemejskiego. Archeolog w Egipcie wcześniej cieszył się zawsze, jeżeli w ogóle trafił na jakieś warstwy ptolemejskie, bo one ciągle były przemieszane z warstwami rzymskimi. A w momencie, kiedy my potrafiliśmy na podstawie monet i materiału epigraficznego podzielić tę jedną warstwę ptolemejską jeszcze na mniejsze i określić na przykład, że coś powstało nie za czasów Ptolemeusza II, tylko za czasów Ptolemeusza VI, tego rodzaju dokładności nie mieliśmy nigdy, nikt na żadnych wykopaliskach w Egipcie od tego czasu. Więc już wtedy okazało się, że no, nasze wykopaliska są czymś absolutnie unikatowym i że to jest warte bliższej obserwacji. Ale to był tylko początek naszych działań. Potem się okazało, że miejsce to nie było jednak całkiem dziewicze, że już przed okresem ptolemejskim musiała tutaj istnieć jakaś świątynia. Okazało się, że wzgórze położone w sąsiedztwie stoi na warstwach archeologicznych z okresu jeszcze wcześniejszego, przedptolemejskiego. A zatem pod koniec IV wieku przed naszą erą musiał tutaj istnieć jakiś kult lokalny, który następnie został przeobrażony w kult greckiej bogini Afrody. W momencie, kiedy na tym terenie pojawiła się armia Aleksandra Wielkiego i część po jego śmierci, część osób tej armii pozostało, osiedliło się tutaj, że wtedy kult bogini Hathor, lokalnej egipskiej bogini, zamienił się w kult greckiej bogini Afrodyty, a później w czasach chrześcijańskich bogini Afrodyta ustąpiła miejsce Matce Boskiej i powstał kościół, który tradycja pisana uważała za najstarszy kościół na terenie Egiptu. Więc niesłychanie ciekawe właściwie przyczynki do historii Egiptu w ciągu 1000 lat, poczynając od IV wieku przed naszą erą, aż do okresu bizantyjskiego. Niesłychanie, na czym polega znaczenie tych odkryć?
teren, gdzie kopaliśmy, odsłonił warsztaty różnych artystów i rzemieślników położone w pobliżu łaźni publicznych, które przylegały do budowli sakralnych. Więc powiedzielibyśmy z francuska embarras de richesse, prawdziwe bogactwo materiału, szczególnie w odniesieniu dla okresu ptolemejskiego. Więc mamy warsztaty w pobliżu tych łaźni o charakterze sakralnym. Mamy warsztaty takich rzemieślników jak koroplaści, czyli artyści, którzy produkowali figurki z gliny. Niektóre z tych figurek znalezionych przez nas były jeszcze niewypalone, co było najlepszym dowodem, że one właśnie artysta dopiero co zaczął tutaj pracować, zanim jeszcze zdążył włożyć to do pieca ceramicznego. Ogromne ilości ceramiki i piece ceramiczne. Rzeźbiarze pracujący w kamieniu. Prawdopodobnie również złotnicy. Znaleźliśmy wśród tych zabytków wspaniały, piękny kolczyk zrobiony ze złota, datowany na III wiek przed naszą erą, a przedstawiający Erosa, który w jednej ręce trzyma maskę, a w drugiej naczynie ceramiczne. W każdym razie bogactwo znalezisk, które pokazywały, że ten teren warsztatów był bardzo, bardzo intensywnie rozwinięty już w ostatnich wiekach przed naszą erą. Jakie były skutki tych odkryć? Ponieważ na podstawie, jak powiedziałem, monet, a szczególnie inskrybowanych stempli ceramicznych, można było dokładnie wydatować szereg obiektów, które dotychczas w archeologii i w historii były datowane tylko na podstawie kryteriów stylistycznych, bo nigdy wcześniej nie znaleziono ich w miejscu o tak klarownej stratygrafii. Te obiekty mogły być teraz datowane z dokładnością nawet o kilkudziesięciu lat, czego najlepszym przykładem, prawie tragicznym przykładem, były figurki terakotowe przedstawiające różnych bogów egipskich, greckich, ale i różne typy ludzkie. Figurki terakotowe, które dzięki temu były bardzo przez nas dokładnie datowane i akurat w czasach, kiedy we Francji ukazała się publikacja pani Françoise Dunant, trzy tomy publikacji podobnych figurek znajdujących się w zbiorach Louvru. Ale ponieważ wyniki naszych prac nie były wtedy jeszcze znane, pani Françoise Dunant ze znakiem zapytania wydatowała je wszystkie na okres rzymski, i to zaawansowany okres rzymski, podczas kiedy nasze wykopaliska pozwoliły udowodnić z całą pewnością, że zostały wyprodukowane mniej więcej 500 lat wcześniej. Akurat wtedy miałem wykłady w dwóch muzeach, w British Museum i w Louvre. I każda w British Museum dla pracowników naukowych tej instytucji, i proszę sobie wyobrazić, że po moim wykładzie w ciągu jednej nocy zmienili podpis nad jednym z zabytków eksponowanych w tej galerii grecko-rzymskiej, mianowicie lampka oliwna, która wyobrażała boga Sylena, falus boga jako palnik tej lampki. Tak, ta lampka okazało się, że jest właśnie o 500 lat wcześniejsza niż była dotychczas datowana. W ciągu jednej nocy zmieniono tam podpis. To było w Louvre czy w British Museum? To było w British Museum. Natomiast w Louvre nic się już nie dało zrobić, ponieważ ukazała się publikacja pani Françoise Dunant. Françoise zaprosiła mnie na obiad. Zresztą mieszkała tuż obok Odeonu, gdzie spoczywa ciało Marii Skłodowskiej, tak, ale to margines. Okazało się, że większość tych figurek wydatowanych przez nią na czasy rzymskie to jest trzeci, drugi wiek przed naszą erą. I w ten sposób po prostu przyczyniliśmy się do dokładnego określenia daty wielu zabytków tej kategorii znajdujących się w różnych muzeach świata. Dlatego uważam, że nasze odkrycia w Tel Adribie z punktu widzenia naukowego były najważniejsze spośród wszystkich moich odkryć dokonanych w Egipcie. Panie profesorze, mówił pan profesor teraz o banku. Ja wiem o tym, że w ogóle bardzo wysoko
pana pracę oceniali Egipcjanie. I przykładem tego jest to, że polska misja w 2013 roku w trakcie rewolucji w Egipcie w ogóle nie była naruszona, jako jedna z niewielu albo jedyna. Nie była naruszona. Proszę pana, ogromne zaufanie do polskiej archeologii bierze się już z czasów, kiedy żył profesor Michałowski i prowadził najpierw wykopaliska francusko-polskie w Edfu, w Górnym Egipcie, przerwane II wojną światową. Otóż profesor wyróżniał się kilku cechami, których nie mieli jego poprzednicy. Po pierwsze, uważał, że stratygrafia jest niesłychanie ważna i że trzeba badać w każdej warstwie wszystkie zabytki, a nawet, czego nie robiono wcześniej, inskrypcje arabskie, które oczywiście znajdowały się w najwyższej warstwie. Więc poza tym, na nekropolach badał również szkielety, zapraszając do tego antropologów. Podczas kiedy wcześniej wielkie cmentarzyska położone na terenie północnego Sudanu czy w Egipcie nigdy nie doczekały się badań antropologicznych, po prostu tego wszystkiego było za dużo, a antropologów za mało. I rzecz wreszcie najważniejsza może dla charakterystyki szkoły archeologicznej profesora Michałowskiego, dbał o same zabytki, nie tylko żeby odkryć i opisać, ale zabezpieczyć same zabytki, czyli nie ruszał w teren bez konserwatorów, którzy natychmiast po odkryciu jakiegoś zespołu zabytku przystępowali do jego zabezpieczenia. Wobec tego Egipcjanie, zgadzając się na prace polskie, nawet w okresie bardzo dla Egiptu ciężkich, wiedzieli doskonale, ci ludzie zaopiekują się tym, co odkryją. I rzeczywiście jednym z objawów tego szacunku było to, że w momencie rewolucji egipskiej, kiedy skorzystali z tej sytuacji złodzieje, różni rabusie i obrabowali magazyny innych misji archeologicznych, nasz teren pozostał nietknięty. Zdarzyło się panu, mimo tych wszystkich dobrych współprac, kiedykolwiek być śledzonym na przykład jako archeolog? Czuł się pan kiedyś zagrożony w ogóle? Że dotyka jakiegoś tematu, który jest nie na rękę, który jest niepolityczny? Czuł kiedykolwiek pan w swojej działalności takie zagrożenie? Nie, ja nie jestem człowiekiem strachliwym w ogóle. Są ludzie, którzy boją się wszystkiego, boją się nawet własnego cienia. Ja do nich nie należę. Nigdy nie byłem szpiegowany, że tak powiem. Jakkolwiek, oczywiście każda misja archeologiczna pochodząca z zagranicy w Egipcie dostaje swojego opiekuna egipskiego, czyli inspektora, który współpracuje z nami i oczywiście pisze swoje raporty do Egipskiej Służby Starożytności na temat naszych prac. Pracując w Sakarze, jakoś miałem szczęścia do znakomitych kolegów egipskich, z którymi przeważnie zamieniało się to w wielką przyjaźń. To byli oczywiście w większości wypadków muzułmanie, ale mimo to zapraszali nas do swoich domów na różne uroczystości rodzinne. Jeden z nich, pamiętam, mieszkał daleko w delcie Nilu, a mimo wszystko zawiózł nas tam kiedyś i serdecznie podejmował. No ten akurat inspektor przeze mnie wyilustrowany na jednym zdjęciu zbiorowym z jednej z moich książek. Później, kiedy podczas rewolucji przeszedł do Bractwa Muzułmańskiego, czego nie mogliśmy odżałować, a to z tego powodu, że po prostu zrobiono mu ogromną krzywdę. Jego odkrycia zostały zaanektowane przez inną ważną postać ze służby starożytności. Ale do dzisiejszego dnia trwa przyjaźń moja z Rajsem, na przykład opiekunem egipskich robotników podczas prac, z moimi egipskimi doktorantami, którzy wrócili do Egiptu i zajmują tą bardzo ważną pozycję, a jednak odwiedzają nas od czasu do czasu w Polsce i traktują nas jako swoich przyjaciół. Robotnicy egipscy, to jest zupełnie osobny rodzaj, aby mógł pisać książkę na temat naszej współpracy z robotnikami. Przesyłają mi pozdrowienia z Egiptu przez wszystkich kolegów, którzy tam się udają. Nigdy nie czułem się w żaden sposób zagrożony, szpiegowany czy jakiejś atmosfery braku szacunku. Nic takiego.
Rozmawiając jeszcze przed tym wywiadem z pana przyjaciółmi, bardzo często słyszałem informacje, porozmawiaj z Karolem o jego dzieciństwie, bo ten okres jego młodości jest przez niego bardzo dobrze oceniany, że mimo tych wielkich odkryć i doświadczeń starożytnego Egiptu, to ta młodość jest przez niego postrzegana w sposób wyjątkowy. No proszę pana, ja urodziłem się w Jaśle, a właściwie na przedmieściach Jasła, w czasach, kiedy to miasto zostało przez Niemców, wycofujących się Niemców, obrócone w Perzynę. Cała ludność została w 1944 roku wysiedlona, moja rodzina też, i Niemcy spalili regularnie dom po domu. Ja wychowałem się wśród tych ruin, co miało, myślę, ogromne znaczenie dla mojego rozwoju psychologicznego. W szkole średniej miałem w podstawowej miałem ogromne szczęście mieć wspaniałych nauczycieli. No bo podobno był pan profesor Kujonem. Czy ja byłem kujonem? Ja panu powiem, ja się bardzo pilnie uczyłem, bo ja nie wierzyłem w to, że ja cokolwiek w nauce osiągnę. Idąc do liceum, ja miałem poważne wątpliwości, czy ja kiedykolwiek zdam maturę. Kiedy szedłem na studia później, to było w mojej rodzinie niezwykle, nie ma żadnych tradycji naukowych w rodzinie. No jedna z moich sióstr miała maturę. Idąc, ja się tak strasznie bałem, że ja nie podołam, że po prostu potwornie się uczyłem, dużo się uczyłem. W szkole zresztą uchodziłem przede wszystkim za matematyka. I moi nauczyciele później bardzo żałowali, że nie wybrałem żadnych studiów, na przykład technicznych, a nie wybrałem ich tylko dlatego, że technika jako taka nie interesuje mnie zupełnie. Natomiast cała abstrakcja myślenia matematycznego była dla mnie fascynująca. Jeżeli mam mówić o moich pierwszych 18 latach życia, czyli o Jaśle, to muszę powiedzieć, że moim największym problemem był envoi de richesse, czyli nadmiar zainteresowań, ogromne bogactwo. Mnie interesowała nie tylko matematyka, interesowała mnie sztuka wszelkiego rodzaju, geografia, historia, lubiłem podróże. Do głowy mi wtedy nie przychodziło, że ja, prowincjusz z Podkarpacia, kiedykolwiek pojadę gdziekolwiek za granicę. To były czasy Stalina, to w ogóle niewyobrażalne, żeby gdziekolwiek podróżować. Muszę powiedzieć, że pierwszą podróż, jaką odbyłem, to była rowerowa wycieczka do Słowacji już po roku 56. To ja to tak przeżywałem, że ja nie wiem, czy ja bym równe emocje przeżywał dziś, gdyby mnie wysłali na Księżyc. To była zupełnie inna atmosfera. Nauczyciele to byli właściwie bardziej nasi przyjaciele niż pedagodzy. Były zazwyczaj ogromnie takie bliskie układy, szczególnie jeżeli ktoś się chciał uczyć i czymś interesował, to przechodziło natychmiast na jakiś rodzaj przyjaźni. Miałem świetną, w podstawowej szkole, świetną nauczycielkę geografii, która prowadziła właściwie zajęcia systemem uniwersyteckim. Więc trzeba było dużo czytać, bardzo poza podręcznikiem jeszcze, a zaliczenie każdego roku, miałem wtedy ile? 12 lat czy 11, było na podstawie gazetki, którą trzeba było zrobić na temat dowolnie wybranego kraju. Ja wybrałem Brazylię. Gazetki, czyli takie wyklejanki. Takie wyklejanki, ale i jakiś artykuł na to przyklejony, taka gazetka ścienna. Tak, no tak, dzisiaj pojęcie gazetki jest zupełnie inne. W ogóle nie ma dziś pojęcia gazetki, bo to wszystko przejął komputer. Ale wtedy trzeba było zrobić coś takiego, co było rzeczą niesłychanie trudną, ponieważ Jasło, zamienione w jedną wielką ruinę, dostawało zaledwie parę egzemplarzy takich czasopism jak Świat czy Dookoła Świata. Trzeba było w niedzielę rano stanąć w kolejce przed kioskiem Ruchu, żeby dostać którąś z tych gazet i na podstawie tego, nic innego nie było, napisać i wyilustrować gazetkę. Więc ja wybrałem sobie Brazylię z dwóch powodów. Po pierwsze, gdzieś wyczytałem, że jest takie miasto Manaus, położone pośrodku dżungli brazylijskiej, gdzie znajduje się opera
między tymi wszystkimi zwierzętami w Amazonce, tak nagle jakaś opera i opera, w której występował Enrico Caruso. Mnie to bardzo obchodziło, bo interesowała mnie również ogromnie muzyka. To mi wydawało się tak niezwykłe, że ja postanowiłem to opisać i wybrałem dlatego Brazylię. A poza tym druga rzecz, moje sympatie do krajów były w dużym stopniu dyktowane aspektami muzycznymi. I interesowały mnie kraje, których muzyka mi imponowała. A ja miałem taki ulubiony taniec sambe do dzisiejszego dnia, którą zresztą w szkole tańczyliśmy, były kursy tańca i samba mnie tak fascynowała, że postanowiłem zrobić gazetkę na temat właśnie Brazylii. I na podstawie tego się zaliczało się rok, więc pani Maria Brzezińska, której mąż zresztą był dalekim krewnym Zbigniewa Brzezińskiego, tak, no, ona widziała, że jest duże zainteresowanie mojej i mojej koleżanki Mirki Cisłówny i zapraszała nas do siebie do domu, trochę dla nas, a trochę dla swojego męża, który był rzeźbiarzem sparaliżowanym, leżał ciągle w łóżku i nasze rozmowy tak były jakąś rozrywką również dla niego. Z tym, że w pewnej chwili pani Maria nagle oświadczyła dosyć sucho, musimy skończyć te spotkania, ponieważ Urząd Bezpieczeństwa się zaczyna nami bardzo interesować. A to dlatego, że daleki krewny mojego męża zaczyna robić karierę polityczną w Stanach Zjednoczonych. Wtedy spojrzeliśmy z Mirką porozumiewawczo na siebie. Powiedzieliśmy sobie, pani Maria mogłaby lepszy powód wymyślić niż karierę jej męża i prześladowania przez Ubecję, co okazało się później oczywiście prawdą. Jakiś czas później Zbigniew Brzeziński został bardzo ważną postacią. Więc tego rodzaju kontakty między nauczycielami a uczniami tam były. To się w ogóle, ja nie czułem tego, że ja jestem w szkole. Ja czułem, że mam mnóstwo przyjaciół, którzy dbają o moje wychowanie i moje wykształcenie. Później ze strachu przed matematyką, która w szkole podstawowej, no jakoś wydawała mi się zupełnie obca, też byłem kujonem matematycznym i w końcu doszło do tego, że zacząłem wygrywać konkursy matematyczne w skali powiatu czy województwa. No i wtedy się zaczęła wielka przyjaźń z moją nauczycielką, następną niezwykłą postacią wśród nauczycieli, moją nauczycielką matematyki w szkole średniej. To była pani Elżbieta Rychlec, pochodząca z Łącka, góralka z Pienin. Osoba niesłychanie wymagająca, została zresztą później jeszcze wychowawczynią naszej klasy. Też bywałem u niej w domu i dyskutowaliśmy o wszystkim, tylko nie o matematyce, bo ona miała dwie pasje podobne do moich. Po pierwsze interesował ją teatr, a po drugie odbywała przeróżne podróże, więc ciągle spotykaliśmy się i rozmawialiśmy na ten temat. Nawet kiedy już byłem doktorem na uniwersytecie, zawsze kiedy można było, odwiedzałem Elżbietę w Jaśle. Zresztą muszę powiedzieć, że ostatnie nasze spotkanie było tragiczne. Ona już nie pracowała, była u swojej siostry w Łącku i miała straszną chorobę Alzheimera. Widziałem ją jakiś krótko przed śmiercią, w momencie, kiedy już nie mówiła, tylko patrzyła, komunikowała się wzrokiem. Dosłownie łzy mi poleciały na ten widok, a ona tak wtedy zatrzymała wzrok na mnie, aby chciała powiedzieć, no nie potrzeba aż tyle, coś nadzwyczajnego. Także mam o szkole jak najlepsze wrażenie. Ciągle też będąc w szkole występowałem w zespołach pieśni i tańca. To mi to zostało, cały ten repertuar, oczywiście w tamtych czasach, Boże, warto to powiedzieć, bo dzisiaj tego nie ma zupełnie. Każdy szanujący się zakład pracy, czy prawie każda szkoła, miał jakiś zespół pieśni i tańca, który występował na różnych akademiach. No i ja też ciągle się do któregoś z nich zapisywałem i pamiętam to do dzisiejszego dnia. I układ tańców, i te melodie, i słowa, i tak dalej. Dlatego jak kilka miesięcy temu moje rodzinne miasto obchodziło moje 80. urodziny, zorganizowali piękną imprezę.
to przypomniałem im właśnie kilka z tych przyśpiewek rzeszowskich, nie wiedziałem, że zrobili mi inną niespodziankę, że zaprosili taki zespół orkiestralny z okolic Jasła w strojach ludowych, który te same melodie będzie grał. Zupełnie improwizowany duet, ta orkiestra plus ja na tej uroczystości. No, te zainteresowania artystyczne, bo również recytacja bardzo mnie interesowała, trochę na zasadzie kuriozum występowałem na akademiach w szkole, recytując wszystkie zwrotki Świtezianki Mickiewicza. Coś tak niezwykłego, że trzeba to było ciągle powtarzać, a przed maturą, krótko, jeden z naszych polonistów postanowił wystawić warszawiankę Wyspiańskiego i tam uczyłem się wtedy długiego monologu Chłopickiego. Te ciągoty teatralne tak, bo ja wiem, na chwilę zajęły mój umysł, że po szkole skończonej w Jaśle, po maturze, wybrałem się na studia do Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Zdałem egzamin, zostałem przyjęty i bardzo szybko zorientowałem się, że to zupełnie nie tędy moja droga, że jestem mój temperament jest o wiele bardziej naukowy niż artystyczny, ale też pozostały przyjaźni z tego, które trwają do dzisiejszego dnia. Opiekunką roku była Ryszarda Hanin, znana aktorka, później pamiętam, jak leciałem pierwszy raz do Francji, w ogóle na zachód Europy, to Rysia dała mi taki list polecający do swojej przyjaciółki z czasów wojny, a mieszkającej później w Rouen, gdzie był ten festiwal muzyczny. Zgłosiłem się do tej pani i ta pani mówi, czy ty byś chciał może pojechać do Paryża, bo ja mam takiego znajomego tutaj, który wybiera się na 3 dni samochodem do Paryża, mógłby cię zabrać i potem przyjeść z powrotem. No, spytałem się Wojtka Młynarskiego, który był szefem zespołu, kompletnie nieznany jeszcze wtedy człowiek, spytałem się go, czy mnie zwalnia, tak, możesz jechać na 3 dni. Pojechałem, oczywiście nie miałem grosza przy duszy, wobec tego nie było mowy o tym, żeby jakiś hotel gdzieś wynająć. Przez 3 dni i noce chodziłem po Paryżu i przekonany zresztą, że to jest mój pierwszy i ostatni wyjazd do Paryża. No gdzieś tam, skąd mogłoby mieć na to stać. O, tak się złożyło dobrze, że od tego momentu rok roczny bywałem w Paryżu za każdym razem z innego powodu. A to ktoś jechał do znajomych zaproszony i potrzebna mu było tłumacza. Więc zabrano mnie, a to tamto. Każdy z tych wyjazdów wykorzystywałem w celach naukowych. Jechałem niby po to, a w gruncie rzeczy każdą wolną chwilę wypełniałem wypadami do bibliotek naukowych, żeby czytać literaturę fachową z zakresu archeologii, literaturę, której zupełnie nie było w Polsce, w żadnej z naszych bibliotek. I w ten sposób to życie, wróćmy do podstawowego pytania, to znaczy o szkołę, o przyjaciół. W moim życiu nigdy nie było takiego podziału. Tu się kończy nauka i zaczyna życie prywatne. Nie, zawsze jedno z drugim w jakiś sposób się przeplatało. Podobnie jak podróże. Jedne wynikały z drugich. Poznałem kogoś, bo w tamtych czasach oczywiście nie było mnie stać na jakąkolwiek podróż za granicę. Tu spotykałem ludzi, którzy zapraszali mnie w przyszłym roku do siebie. Tam była jakaś sprawa do załatwienia i potrzeba było, żeby ktoś znający francuski pojechał i tak dalej, i tak dalej. Tak się wszystko, wie pan, wzajemnie rozwijało. No, szkoła miała dla mojego życia naukowego, rozwoju naukowego, szkoła miała o tyle duże znaczenie, że nauczyłem się w niej między innymi języka niemieckiego. I później, kiedy poproszono mnie, żeby napisać artykuł do książki wydawanej z okazji 125-lecia tego liceum, zastanawiałem się, co ja takiego mogę napisać, co wyniosłem z tej szkoły. I wtedy sobie uzmysłowiłem, że właściwie wszystkie zwrotne punkty w mojej karierze naukowej miały miejsce dlatego, że znałem język niemiecki. Na roku, którego nauczyłem się w szkole średniej. I tak polubiłem naukę obcych języków, że wybrałem niemiecki jako przedmiot dodatkowy na maturę. Na studiach okazało się u profesora Michałowskiego, że jestem jedynym
na roku znającym język niemiecki. W związku z czym, jeżeli był jakiś referat na seminarium, który trzeba było napisać w oparciu o literaturę niemiecką, to zawsze ja musiałem robić. Nawet jeżeli to były tematy, które mnie naukowo zupełnie nie interesowały, musiałem to robić ja, ponieważ znałem niemiecki. Później następny punkt zwrotny był już w Egipcie. To była reakcja profesora Michałowskiego na wznowienie stosunków dyplomatycznych między Polską i Niemcami, Niemcami zachodnimi. Nagle poszukiwano jakichś dziedzin, w których Polska mogłaby z Niemcami współpracować. Profesor, to było w Kairze, profesor, skubiąc swoje białe wąsy, poprosił mnie, ty pojedziesz pracować z Niemcami. Ej, myślę sobie, z Niemcami pracować, z misją niemiecką, wśród tych strasznych faszystów, tak, a poza tym, jak ja będę, jak to będzie przez 2 miesiące tylko po niemiecku rozmawiać i tak dalej. Powiedziałem w pierwszej chwili, że nie pojadę, ale później uzmysłowiłem sobie, że przecież te wykopaliska niemieckie odbywają się w Tebach zachodnich, czyli w dzisiejszym Luksorze, gdzie jest mnóstwo świątyń i grobowców, z których potrzebny był mi materiał do mojej pracy doktorskiej. To wygrało. Pracę doktorską na temat portretu królewskiego w okresie Nowego Państwa. Myślę sobie, jeżeli ja tam będę, to przynajmniej piątek jako dzień tygodnia będę miał dla siebie i będę mógł zwiedzać te wszystkie zabytki i zbierać materiał do pracy doktorskiej. Zgodziłem się. Współpraca z misją niemiecką okazała się fantastyczna i zaowocowała natychmiast różnymi skutkami. Przede wszystkim moi niemieccy koledzy zapytali, czy ja nie chcę starać się o stypendium Fundacji Humboldta do Niemiec. Stypendium, które by mi umożliwiło skupienie się wyłącznie na pracy naukowej i pisaniu dysertacji. Dlaczego nie? W ciągu 2 tygodni przyszła odpowiedź, dostałem to stypendium i wyjechałem do Niemiec. Mieszkałem 2 lata w Monachium, gdzie pisałem moją pracę habilitacyjną. Oczywiście wracając w międzyczasie często do Egiptu na owe wykopaliska niemieckie, które zresztą uwieńczyłem dużym tomem poświęconym drobnym znaleziskom ze świątyni faraona Setiego I. Tom, który jest ciągle cytowany przez wszystkich, którzy zajmują się ceramiką egipską chociażby. I tak jedno wynikało z drugiego, ale koniec mojej kariery zawdzięczanej znajomości niemieckiego się nie skończył w ten sposób, ponieważ kiedy wróciłem do Polski w 1980 roku, natychmiast przyszła propozycja z Austrii, czy nie chciałbym być przez 2 semestry visiting professor w katedrze egiptologii Uniwersytetu Wiedeńskiego. Oczywiście zgodziłem się i tu się rozpoczęła następna walka z władzami akademii, które absolutnie nie chciały się na to zgodzić. Czynniki polityczne, a wtedy te czynniki odgrywały ogromną rolę u nas i decydowały, czy dany naukowiec wyjedzie za granicę, czy nie wyjedzie za granicę. W końcu w jakiś sposób dało się te czynniki ubłagać i pozwolono mi wyjechać na 1 semestr. I tam znowu doszło do takiego zbliżenia naukowego i towarzyskiego z całym środowiskiem austriackim, że oni napisali pismo do Polskiej Akademii Nauk, żeby koniecznie przedłużyć to jeszcze na następny semestr. I tak to potrwało w sumie 2,5 roku. Stąd ta moja bliskość z światem naukowym niemieckim, gdzie moi uczniowie z Wiednia w tej chwili już są na stanowiskach dyrektorów muzeów w Niemczech Zachodnich czy w Austrii, kierowników katedr na uniwersytecie i tak dalej. I mam to wszystko, to jest taka przeplatanka. Jedno wynika z drugiego i ogromnie trudno jest oddzielić życie naukowe od życia towarzyskiego. Panie profesorze, po naszym, aż mi zaschło w gardle, po naszym ostatnim wywiadzie pojawiła się cała masa pytań do pana profesora merytorycznych o starożytny Egipt. I ja, nasi widzowie nie lubią, jak czytam z kartki, ale jednak tutaj muszę, ja sobie je trochę uporządkowałem i część z tych pytań chcę po prostu zadać panu profesorowi. I bardzo dużo osób pyta o zakazaną archeologię. Czy coś takiego jak zakazana archeologia istnieje? Czy są tematy, których w archeologii się nie porusza? Czy są rzeczy, których w archeologii się nie robi?
Rzeczy, które się w archeologii nie robi, to jest jedna rzecz, a zakazy poruszania pewnych tematów to jest inna rzecz. Ja nie znam takiego, nigdy się nie zetknąłem z tym, żeby mi ktoś zakazywał albo nakazywał. Ja jestem hedonistą, to polega na tym, że jeżeli coś mi się podoba i lubię, to nic nie powstrzyma mnie przed robieniem tego i nigdy takiej tego rodzaju przygody nie przeżyłem. No, archeolog przede wszystkim musi odnosić się z wielkim szacunkiem do ziemi, w której kopie. Zdarzają się archeolodzy, którzy uważają, że oni wiedzą wszystko lepiej i że to ziemia powinna im dać to, czego oni pragną, a nie odwrotnie. No i przeważnie nic nie odkrywają. Archeologia uczy cierpliwości. Metoda. Niestety przez całe wieki metody archeologii szwankowały w tym sensie chociażby, że nie konserwowano zabytków, które były odkrywane. W tej chwili nie może misja archeologiczna jechać do Egiptu bez konserwatora, który natychmiast zabiera się do pracy przy jakichkolwiek odkryciach. Natomiast żeby w innych sprawach. A czy nie jest tak, że zakazane jest albo powinno być niepublikowanie wyników badań? Ach, proszę pana, no to jest archeologiczne, naukowe ABC. Człowiek, który odkrywa coś i nie publikuje tego, jest przestępcą. Uważam, że takich powinno się pychać do więzienia, ponieważ... Ale spotykał pan takich naukowców? No tak, ale to nie, dla mnie to było tak oczywiste, szczególnie u profesora Michałowskiego, który badał dokładnie wszystkie warstwy i kazał nam przywiązywać wielką wagę do każdego szczegółu. Nie, to nigdy niczego podobnego nie przeżyłem. Natomiast są rzeczywiście, nawet wśród wybitnych archeologów, takie przekonania, to jest nieszczęście myślenia przez analogię. Co ja usiłuję wpoić zawsze moim studentom, że mianowicie jeżeli w tym miejscu jest tak, to w innym miejscu musi być tak samo. Nie, wszędzie jest trochę inaczej. I szukanie czegoś na podstawie tego, że gdzie indziej tak było, jest kolosalnym błędem, ale ja bym tego, to nie jest rzecz zakazana, to jest naukowe ABC. Wie pan, profesor Michałowski pozostawił nam taki niepisany testament. To znaczy często nam wpajał pewne prawdy, nigdzie tego nie publikując jednocześnie. I do tego należało na przykład potrzeba systematycznego publikowania tego, co się odkryło. Profesor co roku pisał jedną książkę popularno-naukową w języku polskim, poza całą literaturą, którą pisał w językach obcych. Bo profesor uważał, że my, archeolodzy, jesteśmy winni coś społeczeństwu. Przeżywamy rzeczy niezwykłe, odkrywamy rzeczy niezwykłe i jesteśmy winni społeczeństwu informacje na ten temat. Stąd te za czasów jego życia nieustanne informacje o wykopaliskach w prasie. To nie dlatego, że profesor chciał sobie... Miał parcie na szkło. Tylko on uważał, że to jest, że nasze prace to jest dobro wspólne wszystkich Polaków i Polakom należy się to, żeby o tym byli dokładnie poinformowani. Staram się w jakimś sensie kontynuować ten wątek, szczególnie teraz, kiedy mam trochę więcej czasu, bo od 5 lat nie jeżdżę już na wykopaliska i piszę książeczki popularno-naukowe, opowiadające, tym razem w języku polskim, opowiadające o na życiu archeologów, o odkryciach itd., itd. I taka właśnie książka zatytułowana Egipt za piramidami, czyli szeroki margines archeologii, ukaże się za tydzień albo dwa w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk. I tam opisałem tak. W pierwszym rozdziale moja młodość w Jaśle, przesłanki, które doprowadziły do wyboru archeologii i czasy nauki na Uniwersytecie Warszawskim. W drugim rozdziale przedstawiam starożytną Aleksandrię, ale i dzisiejszą Aleksandrię, czyli miejsce moich pierwszych wykopalisk w Egipcie. Moich, to znaczy nie przeze mnie wymyślonych, ale tam, gdzie ja byłem uczestnikiem. I trzeci
rozdział najdłuższy dotyczy Kairu. Ponieważ przyszło mi żyć kilka lat w Kairze, ponieważ byłem sekretarzem wtedy generalnym naszej stacji, miałem ciągle do czynienia z arcyciekawym środowiskiem naukowym i nie tylko, i to wszystko opisałem w tym rozdziale. Ale jest to, myślę, ostatnia z moich książek popularno-naukowych. Wcześniej opublikowałem już trzy. Dlaczego ostatnia? Ostatnim, bo na razie nie mam takiego zamiaru. Owszem, chodzi mi po głowie, żeby w osobnej książce opisać podróż na kongres do Japonii. To była podróż pociągiem przez Syberię. Podróż tak pełna przygód, z czego sobie w ogóle początkowo nie zdawałem sprawy, że może warto to opisać, ale to jest jakaś taka skupienie się na jednym fragmencie, na jednym temacie. Natomiast takie programowe książki życiorysowe, popularno-naukowe, to myślę, że cykl zamknę właśnie tym Egiptem za piramidami, ale jest to, jak mówię, ostatnia z cyklu. Ostatnia również w tym sensie, że najświeższa. Poprzednio opublikowałem książkę na temat naszych popularno-naukową, ale u mnie w książkach zawsze nauka się bardzo miesza z sensacją. Ogólnie mówiąc, na temat naszych wykopalisk w Sakkarze. I ta książka W cieniu Dżesera została później przetłumaczona na język angielski, ukazała się i coraz to w Berlinie się ukazała w języku angielskim przez renomowane wydawnictwo Petera Lange. I coraz to otrzymuje z całego świata informacje. Ostatnio, kilka dni temu, ze Stanów Zjednoczonych ktoś mi pisze, że nigdy się nie interesowałem starożytnym Egiptem, ale dzięki pana książce tak mam teraz o tym, jakie takie pojęcie. Zresztą te pana profesora wykopaliska w Sakkarze. To dotyczyło tylko wykopalisk w Sakkarze. Są jednymi z istotniejszych w ogóle w ostatnich dziesięcioleciach w starożytnym Egipcie. Więc tak, ale później, kiedy już wróciłem do Polski, opublikowałem dwie. To znaczy najpierw to miała być jedna książka o takim tytule, jedna obszerna książka o tym tytule Egipt za piramidami. Ale nie została przyjęta do druku, została odrzucona przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. No, książka kosztowała mnie ogromnie dużo czasu. Każdą wolną chwilę temu poświęcałem. Oraz nie będę mówił, jaką sumę wyłożyłem z własnej kieszeni do przypisania tej książki na samą chociażby dokumentację. Zostało to odrzucone przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej i szukałem wydawcy. No wie pan, znalazł pan profesor wydawcę? Dla jednych ta książka była za popularna, żeby być w szeregu naukowym, a dla innych była zbyt naukowa. Także niełatwo było znaleźć wydawcę. Znalazł pan profesor? Aż wreszcie zlitował się nade mną nasz instytut w Akademii, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk. Za biedny na to, żeby wydać tę książkę w całości. Natomiast ona została podzielona na trzy części, które ukazywały się w kolejnych latach. Pierwsza z nich, Delta Nilu, Reminiscencja archeologa, ukazała się dwa lata temu i to było tylko o moich wykopaliskach w Tel Atrib, o których tutaj dzisiaj mówiłem, i wykopaliskach zagranicznych, w których brałem udział również w Delcie. Druga książka, Teby, archeolog wśród bogów i faraonów, ukazała się w zeszłym roku, też u nas w Instytucie. I to była książka o mojej działalności w Tebach, właśnie z misją niemiecką w świątyni Seti I, ale również moje dysertacje na temat portretu królewskiego, które dosyć narobiły dużo huku w świecie egiptologicznym. I trzecia część z tej podzielonej pierwszej całości to jest właśnie to, co się ukaże teraz, czyli Egipt za piramidami, czyli jak to jest pod tytuł, czyli szeroki margines archeologii. I ją już przedstawiłem. I tak to wygląda. To nie jest książka, bo mówią, opisał swoje życie. To jest właśnie opisanie archeologii poprzez moje życie i opisanie mojego życia poprzez archeologię. To się wszystko przeplata. Panie profesorze, czy
My cały czas w sprawie starożytnego Egiptu mamy bardzo wiele znaków zapytania. Nie będę dzisiaj pytał o to, jak powstawały piramidy, bo te techniczne aspekty, wiem, pana nie interesują. Proszę panie, tym bardziej, że w większości wypadków nie wiemy, jak, bo każda z nich powstawała inaczej trochę. Teraz, czyli jak na przykład? Mamy różne teorie. Mamy takie, że przez nasypywanie piasku powstawały piramidy. Mamy nawet teorię, że przez UFO. Tak. Proszę pana, kiedy się mówi o piramidach, mamy na ogół na myśli trzy wielkie piramidy w Giza, Cheopsa, Chefrena i Mykerinosa. Wielkie, monumentalne dzieła czwartej dynastii. Piramidy, które powstawały w ciągu trzech pokoleń ludzkich zaiste. Tymczasem trzeba pamiętać, że piramidy w Egipcie powstawały zawsze, we wszystkich okresach, poczynając od początków trzeciej dynastii, kiedy to powstała tak zwana piramida schodkowa, czyli piramida Dżesera, obok której prowadziliśmy w Sakkarze nasze polskie wykopaliska. I każda z tych piramid ma swoją historię, swoją technikę, swoje powiązania z rzeczywistością polityczną i to zawsze było trochę inaczej. Technika budowy piramid się ciągle rozwijała. No, arcydziełem pod względem techniki jest piramida Cheopsa, ale inne proponowano, w innych wypadkach proponowano bardzo ciekawe rozwiązania. No ale jak to jest, że nie zachowały się żadne papirusy, które krok po kroku technicznie opowiadają historię tworzenia piramid? Nie, czy się nie zachowały, to nie wiadomo, bo wykopaliska w Egipcie nie zostały jeszcze zakończone, a poza tym piramidy były dziełem takiej ilości ludzi i różnych specjalistów, że ja nie wiem, kto mógłby pisać tego wyczerpującą pracę na temat techniki budowy piramid. Każda piramida jest zupełnie inna, tylko niektóre elementy się powtarzają. Więc ja nie wiem, kto, jaki specjalista i w jakich czasach miałby tego rodzaju książkę napisać. Natomiast w różnych papirusach są różne elementy, na przykład no, jakieś wykłady matematyki egipskiej, geometrii przede wszystkim, które prowadzą nas do pewnych wniosków, ale one w żaden sposób nie podsumowują tego jako całości. Monografie na temat piramid to pisali niektórzy archeolodzy wyspecjalizowani w tej dziedzinie, ale i tak nigdy nie jest to temat wyczerpany. Każdy z tych archeologów skupia się na jakiejś grupie piramid, która mu jest lepiej znana, a innych nie dotyka. I piramidy istniały w Egipcie, poczynając od trzeciej dynastii właściwie zawsze, a nawet można powiedzieć, że i wcześniej, jeszcze przed trzecią dynastią, czyli na przełomie czwartego i trzeciego tysiąclecia przed naszą erą, kiedy to nagrobki niektórych najwyższych dostojników układano w takie jakby piramidy schodkowe, tylko niewielkich rozmiarów. A w ogóle sama idea wyrosła z mitologii egipskiej, że to było wzgórze, które wyrastało ponad praocean, który zalewał, był identyfikowany z wylewami corocznymi, wylewami Nilu. Więc poczynając od tego wyobrażenia quasi-mitologicznego, aż do czasów grecko-rzymskich, piramidy, tylko później znacznie mniejsze, nie tak wyszukane technicznie, były budowane. No można pojechać dzisiaj do Sudanu, na przykład północnego, żeby zobaczyć piramidy okresu meroickiego, czyli czasów odpowiadających rzymskim w Europie. Piramidy oczywiście mniejsze niż te wielkie w Gizie, ale bardzo ważne. Panie profesorze, czy dużo osób też o to bardzo nas pytało, czy istnieje jakiekolwiek naukowe wyjaśnienie terminu plag egipskich? No, na ten temat też bardzo wiele napisano. Plag, no, naukowe wyjaśnienie. Niewątpliwie zmiany klimatu W tym kontekście pytam. Egipcie tak prowadziły do różnego rodzaju plag. Dzisiaj też się zdarzają czasami plagi szarańczy na przykład. Natomiast żeby jakieś doświadczenie... Na różnych wykopaliskach znajdujemy pewne jak gdyby pozostałości jakieś, na przykład tak jak powiedziałem, szarańcza czy inne czynniki biologiczne. Jednakże to są zawsze domysły. Nie ma jakiegoś naukowego, starożytnego potwierdzenia egipskiej plagi. Ja w każdym razie nie znam. Czy można znaleźć jakieś związki pomiędzy starożytnym Egiptem a
zaginionymi starożytnymi cywilizacjami, takimi jak na przykład Atlantyda? No proszę pana, związki Egiptu ze starożytnymi innymi cywilizacjami są dowiedzone, zbadane. No, ze starożytnym Grecją, tak, że się Grecy zinspirowali na Egipcie, podróżowali pomiędzy sobą. Ale mówię o takich światach jak Atlantyda, o której pisał Platon chociażby, która istniała. Proszę pana, pamiętajmy, że Platon był filozofem. Owszem, bardzo zainteresowany Egiptem i spędził, zdaje się, 2 lata w Heliopolis, pobierając nauki od tamtejszych kapłanów. Jednak szczerze chodzi o świadectwo jakiejś wielkiej cywilizacji, która się zapadła pod ziemię, to może być twór fantazji. No, jest pewne powiązanie świata śródziemnomorskiego, tego greckiego, z Egiptem i wyobrażenia poświadczające jak gdyby istnienie, wybuch wielkiego wulkanu na wyspie Tera, na Morzu Śródziemnym, wyspie greckiej. Ten wybuch był tak potężny, że jego pozostałości, a więc proch, znajdujemy również w północnym Egipcie. Wykopaliska austriackie w Tel el-Daba wykazały, że ziemia zawiera pozostałości wulkanu, pozostałości tej masy wulkanicznej Stery. Natomiast i na ten temat właśnie wokół tego wybuchu krążą, że Atlantyda, która została zniszczona, myślę, że w ogóle samo pojęcie Atlantydy, to nie ma wiele wspólnego z Atlantykiem, tylko po prostu z miejscem, gdzie nastąpiło coś bardzo ważnego, na przykład wybuch wulkanu. No i dzisiaj badania na wyspie Tera w Grecji poświadczają, że rzeczywiście był tam jakiś świat, który mógł zapaść się pod ziemią, ale to są bardzo początkowe jeszcze badania. Myślę, że tutaj jest kolosalna rola do odgrania przez archeologię podwodną, która coraz bardziej się rozwija u wybrzeży Morza Śródziemnego i być może w przyszłości, kiedy będzie penetrowane dno Morza Śródziemnego, może dojdzie właśnie do wyjaśnienia, czy przypadkiem nie doszło skutkiem tego wulkanu. Nie było zniknięcie może nie całej Atlantydy, jakiejś wielkiej Atlantydy, tylko po prostu jakiejś cywilizacji. Tak, jakiejś cywilizacji. To jest bardzo prawdopodobne. To może być wielka przyszłość archeologii podwodnej, która teraz odnosi coraz większe sukcesy. Jakie tajemnice odkryła przed nami Biblioteka Aleksandryjska? No, Biblioteka Aleksandryjska bardziej jest znana ze źródeł pisanych niż z autopsji. No cóż, biblioteka ta zawierała ogromne ilości papirusów, które niewątpliwie uległy zniszczeniu, chociażby podczas licznych trzęsień ziemi, których ślady odnajdujemy w Aleksandrii niemal na każdym miejscu. Zdaje się, że zapadła się między innymi ta część wybrzeża, która zawierała pałac Kleopatry i wraz z tym doszło niewątpliwie również do uszkodzenia zbioru Biblioteki Aleksandryjskiej. Także ponieważ są to papirusy, to jest problem, który zresztą dotyczy nie tylko Biblioteki Aleksandryjskiej, ale całej Delty Nilu. Ze względu na zawilgocenie tego miejsca, na liczne trzęsienia ziemi, pewne kategorie zabytków tam prawie w ogóle nie występują, między innymi papirusy. I z tej okazji też trudno byłoby o jakimś papirusie powiedzieć, że on pochodzi z Biblioteki Aleksandryjskiej. W wypadku Aleksandrii ponadto jest jeszcze ta trudność, że miasto zostało w czasach nowożytnych, a szczególnie XIX i XX wieku, bardzo rozbudowane. Co prawda rozwija się w tej chwili głównie dzięki Francuzom archeologia ratunkowa. Każde miejsce, gdzie jest coś budowane, jest przez nich badane, ale śladu Biblioteki Aleksandryjskiej jako takich nie ma. Parę tygodni temu świat obiegła informacja o znalezieniu najstarszej mumii w historii Egiptu. No, to jest pytanie, co to jest mumia, dlatego że technika to jest w momencie, kiedy zaczęto w jakiś sposób preparować ciało ludzkie na wieczność, jest to już mumifikacja, ale techniki mumifikacji się bardzo zmieniały w ciągu wieków, tysiącleci. Najstarsza, to jeszcze warto by zapytać, w jakiego okresu jest ta najstarsza? Ja myślę, że 4000, podobno 4300 lat. Nie ma w tym nic dziwnego.
Myślę, że to jest jak najbardziej możliwe. Myślę, że ta mumifikacja na tym etapie była jeszcze bardzo prymitywna. Prawdziwa mumifikacja to są czasy później, no już stare państwo, tak, ale przede wszystkim średnie, nowe państwo. Nie zdziwiło mnie to bynajmniej, ta wiadomość. Panie profesorze, co my w tradycji chrześcijańskiej zapożyczyliśmy z kultur starożytnych, w tym z starożytnego Egiptu? Gdyby to chcieć powiedzieć najbardziej ogólnie i przede wszystkim biorąc pod uwagę rytuały, to byśmy odpowiedzieli wszystko. Wszystko, dlatego że mamy rytuały dzisiejsze, niczym się nie różnią od rytuałów starożytnego Egiptu, a więc procesje, śpiewy, jakieś elementy tańców, okadzanie, noszenie posągów. Wszystko to występowało już w starożytnym Egipcie i nawet w jednej ze świątyń świat muzułmański nawet zapożyczył od starożytności tego rodzaju imprezy. Rok rocznie w świątyni Luksoru odbywa się impreza, gdzie no te wszystkie uroczystości mają najwyraźniej paralele w starożytnych świętach egipskich. Więc to jest to. Natomiast uważam, że o wiele ciekawsze, ale to jest czymś naturalnym. No co jeszcze można wymyślić, propagując jakąś wiarę, nadając jej jaką formę widomą. Co można robić? No, można spacerować, można nosić posągi, można się modlić, można śpiewać, ale nic innego chrześcijaństwo nie wymyśliło. Natomiast o wiele ciekawsze moim zdaniem byłoby pytanie, co w etyce chrześcijańskiej zostało wzięte ze starożytnego Egiptu. Wydaje mi się, że też bardzo wiele, na przykład taki rodzaj spowiedzi. Dzisiaj chociaż spowiedź w katolicyzmie jest wymysłem dosyć późnym. Nawet średniowiecza, prawda? Tak, niemniej istnieje. I w starożytnym Egipcie istniała też spowiedź, ale tak zwana spowiedź negatywna. Na papirusie, który zawiera tekst Księgi Umarłych, a więc tekstu religijnego, który wkładano zmarłemu albo, oczywiście nie każdemu zmarłemu, tylko dostojnikom, wkładano do grobie obok trumny lub do trumny. I wśród tych tekstów, które robią czasem wrażenie dosyć chaotyczne, bo to był oczywiście zbiór eklektyczny, łączący modlitwy z elementami mitów i tak dalej. Tam występuje między innymi spowiedź negatywna. Tak zwana spowiedź negatywna, która niekiedy całkowicie zaskakuje nas swoją treścią. Nie robiłem tego, nie robiłem tego. Nie? I na przykład jest taki, w niektórych papirusach jest taki, taki pasus, gdzie się zmarły mówi: nie spółkowałem z mężczyzną w świątyni. No. To oznacza, że spółkował z mężczyzną w świątyni. To znaczy, że było to do pomyślenia, ale to tak. Stąd trzeba pamiętać, że świątynia w starożytnym Egipcie to nie był tylko budynek, chociaż niekiedy kolumny, które tam stały, olbrzymie kolumny, no, czyniły ze świątyni masę zakamarków, gdzie wszystko było do pomyślenia, ale świątynia to był cały olbrzymi okrąg świątynny. Wychodziło się z budynku świątyni, wychodziło się na dziedziniec, a dookoła świątyni jeszcze stały różne inne budowle rytualne, więc na pewno istniały takie zakamarki, gdzie mogły się dziać rzeczy przerażające. To jest, słyszałem o dedykacji w książce, którą napisał pan kiedyś swojemu przyjacielowi, że tak naprawdę bardzo niewiele zmieniło mojemu się. Mojemu przyjacielowi, tak, panu profesorowi Piotrowi Skubiszewskiemu, z którym się przyjaźnię, kiedyś właśnie moją książkę o Sakkarze, W cieniu Dżesera, chciałem mu zadedykować i myślę sobie, na tyle różnych tematów z nim rozmawiałem, napisałem mu: Piotrze, daję ci to na dowód, że w ciągu 4000 lat prawie nic się nie zmieniło. A Egipcjanie byli pruderyjni? Zupełnie nie byli pruderyjni, moim zdaniem. To znaczy, to co w naszych czasach dzisiaj uchodzi za pruderię, w starożytności było uważane za rzecz całkowicie normalną. No, sprawy dotyczące seksu chociażby.
w świątyniach widzimy nieustannie bogów ityfalicznych, a więc z falusem w stanie erekcji, którym faraon składa ofiary, a to kapustę, która była symbolem płodności, a to jakieś przedmioty rytualne i tak dalej, i tak dalej. I to trwa aż do czasów greckich. Spotkało się ta nagość i otwartość w sprawach erotyki grecka spotkała się znakomicie z podobnymi zjawiskami na terenie Egiptu. Nagość nie była niczym dziwnym ani przerażającym. Podobnie jak erotyka w sensie seksu, ale pamiętajmy o jednym, że Egipcjanie łączyli to, to nie było na tyle aspekt erotyczny, ile droga do płodności, droga do prokreacji. Dla nich prokreacja była rzeczą najświętszą. Zapewnić sobie przyszłość w zaświatach, pozostawiając jednocześnie potomków na ziemi. Więc to się stąd brało i ma to najczęściej kształt, który dzisiaj nazywamy w każdym razie pornografią prawie. I ta pseudopornografia egipska pokazuje, że Egipcjanie zupełnie nie byli pruderyjni. A jak wyglądało małżeństwo egipskie? To było równouprawnienie kobiety i mężczyzny? To było równouprawnienie kobiety i mężczyzny, a w wielu wypadkach rola kobiety była o wiele większa niż rola mężczyzny. Kobieta w starożytnym Egipcie cieszyła się ogromnym szacunkiem, podobnie jak dzisiaj w krajach muzułmańskich, pod jednym warunkiem, że była matką. Matką dzieci. Matka dzieci była osobą świętą prawie, więc małżeństwo było naprawdę przestrzegane, ale to ciekawe, że w poezji erotycznej, której wiele przykładów się zachowało, mówiąc o żonie, nazywa się ją siostrą. To była siostra i małżeństwo było obstalowane układem pomiędzy stronami, podobnie jak zresztą dzisiaj w islamie, gdzie wyliczało się dokładnie, co ona wnosi w posagu, co on. Czy była jakąś formą kontraktu? Kontrakt, to jest kontrakt. Co, w jaki sposób to będzie dzielone w przyszłości, więc małżeństwo było obwarowane tego rodzaju kontraktem. Podobnie jak dzisiaj właśnie w muzułmańskie, byliśmy kiedyś naszą całą grupą z wykopalisk w Tylatrybie, byliśmy na weselu jednego z naszych inspektorów. Nawet poproszono mnie, żebym się podpisał jako świadek na kontrakcie zawieranym pomiędzy panną młodą a panem. Podpisał się pan profesor? Bardzo się ucieszyli, jak zobaczyli, że zapisałem to zarówno hieroglifami, jak i bukwami arabskimi. Mniejsza z tym, więc małżeństwo było rzeczą świętą, co nie znaczy, że nieustannie zdarzały się zdrady. No, wszystko zależało, moralność, a etyka indywidualna zależała w dużym stopniu od klasy społecznej, z jakiej dany człowiek pochodził. Rzecz jasna, faraon mógł sobie pozwolić na wszystko. Poza tym, że miał kilka żon oficjalnych, to również zdarzały się mu przypadki związków z żonami jego podwładnych. No i właśnie taki przypadek odkryliśmy w Sakkarze, ale to nieważne. Więc kobieta mogła decydować o rolach, o małżeństwie, w ogóle o losach małżeństwa. Choć kobiet faraonów mieliśmy bardzo niewiele, Kleopatra, Hatszepsut. Proszę pana, to zupełnie jak w naszych czasach, posyłano kobietę wtedy, kiedy mężczyźni już nie dawali rady. To znaczy, kiedy na przykład był schyłek jakiejś dynastii, nie było widać następcy, to wtedy kobietę się wybrało. Albo sytuacja polityczna, jak za czasów Echnatona, którego żona, piękna Nefertiti, odegrała dużą, dużą rolę polityczną. Sytuacja polityczna już była tak beznadziejna, że nawet postawienie jej na czele państwa niczego nie rozwiązywało. A czy z Kleopatrą, słynną Kleopatrą VII, było inaczej. I tu muszę powiedzieć, że istnieje pewien wątek w historii Egiptu, gdzie może dojść do dużego wkładu Polski w badania. A mianowicie koniec IV dynastii, a więc tej dynastii, która zbudowała największe piramidy w Gizie, koniec tej dynastii jest ciągle owiany tajemnicą i cień na
interpretację tego okresu rzuca pewien mit opisany w jednym z papirusów pochodzącym z czasów późniejszych. A w tej chwili archeologia daje szansę zbadania tej sprawy dokładniej. Mianowicie istnieje taki grobowiec z końca IV dynastii, grobowiec faraona, który zamyka tę dynastię, niejakiego Hentikaus. Grobowiec położony jest na południu od piramidy Dżesera i ma kształt nie piramidy, jak jego mieli jego bezpośredni poprzednicy, i nie czystej mastaby, jak było u najwyższych dostojników w tym całym okresie, tylko kształt sarkofagu, gigantycznego sarkofagu zbudowanego z kamienia i cegły. O dziwo, ten niezwykły zabytek, który mógłby wyjaśnić, w jaki sposób doszło do końca IV dynastii, mało był dotychczas zbadany, i na pomysł wznowienia tam wykopalisk po 100 latach wpadła jedna z moich uczennic, pani profesor Teodozja Żełuska, która właśnie odbyła tam survey geofizyczny, dostała pozwolenie władz egipskich na kontynuowanie prac w tym miejscu, i ten teren będzie, daj Boże eksplorowany. Eksplorowany, poczynając od przyszłego roku. Więc i wtedy oczywiście też, ale dlaczego mówię o tym w związku z kobietami? Dlatego, że w tym samym czasie pojawia się postać żeńska, która się nazywa Hentikaus, i której grobowiec znajdujący się w Gizie ma taki sam kształt jak grobowiec tego, ten trumienny grobowiec tego faraona. I teraz powstaje pytanie, dotychczas nieodpowiedziane. Czy Hentikaus była jego żoną, czy też, jak chcą opowiadania właśnie z papirusu, była następczynią, czyli ostatnim faraonem IV dynastii, który zamyka właśnie ten czas wielkich piramid. Ale skoro mówimy o kobietach, które były faraonami, to nie sposób, szczególnie Polak ma absolutny obowiązek wspomnienia nie królowej, tylko króla, Hatszepsut, kobieta, która została faraonem, ale też w okresie, kiedy mniej lub bardziej prawowity następca tronu, czyli Totmes III, był za młody, żeby objąć tron. No i stąd te niesamowite historie znane z literatury i popularnej, i naukowej, jak burzliwie przebiegał okres, a szczególnie okres po panowaniu Hatszepsut. Więc rola kobiety była ogromna, z tym, że tak samo jak i dzisiaj, kobiety posyłano wtedy na ważne stanowisko polityczne, kiedy mężczyźni z jakichś powodów do niczego już się nie nadawali. Powiedział pan profesor o hieroglifach. Umie pan pisać hieroglifami? Tak. I to jest standard u egiptologów, że umieją pisać hieroglifami? Egiptolog absolutnie musi umieć pisać hieroglify, a przede wszystkim musi umieć czytać hieroglify. Także tak, zapisałem hieroglifami, ale zapisałem to hieroglifami klasycznymi, bo pismo egipskie to nie są tylko te hieroglify, które mają kształt różnych zwierzątek i przedmiotów, ale to jest pismo, istnieje też pismo o wiele bardziej uproszczone, tak zwane pismo hieratyczne, którymi pisano w tym okresie najbardziej klasycznym, pisano na papirusach, ale też istnieje pismo, które pojawia się dopiero w pierwszym tysiącleciu przed naszym rokiem, to jest jeszcze bardziej uproszczone i które tak na pierwszy rzut oka przedstawia się jak taka sekwencja pałeczek i pozaginanych w różnym kierunku, czyli tak zwane pismo demotyczne. I tym pismem demotycznym dochodzimy do czasów chrześcijańskich, kiedy to język, który zapisywany był, język egipski, w tej fazie rozwoju zapisywany był pismem demotycznym, on przechodzi w fazę kolejną, czyli tak zwany język koptyjski, który był językiem chrześcijan egipskich. I to nas łączy, starożytność egipską, z naszymi czasami. Panie profesorze, dziękuję za tą rozmowę i dziękuję za wszystkie pana osiągnięcia, też myślę, że w imieniu naszych widzów, i za poświęcone na pewno grubo ponad godzinę czasu na dyskusję. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło spotkać się z pana słuchaczami. Wiem, że poprzednia rozmowa wzbudziła zainteresowanie. Wierzę, że znajomość kultury egipskiej, zgodnie z zasadą, o której mówiliśmy, przyczyni się też do wzrostu kultury polskiej. I tego sobie życzymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.